Cześć, nazywam się Kuba i dzisiaj pokażę, jak zmontować pług marki Skuder. Zestaw składa się z lemiesza, ramy, dedykowanego mocowania oraz elementów złącznych. Montaż jest bardzo prosty, należy skręcić jedynie 4 śruby i za chwilę zademonstruję, jak to się robi. Do montażu potrzebne nam będą klucze płaskie 19, 13 i klucz imbusowy 8. Śruby potrzebne do zamontowania są załączone w zestawie i są skręcone w tych miejscach. Zaczynamy od przyłożenia ramy w miejsce mocowania. Przekładamy śrubę M12, nakładamy podkładkę teflonową i montujemy w ramie. Nakładamy podkładkę zwykłą i dokręcamy nakrętkę. Czynność powtarzamy z drugiej strony. Śruba, podkładka teflonowa. Następnie podkładka zwykła i nakrętka M12. Całość skręcamy kluczem imbusowym 8 i kluczem płaskim 19. To samo z drugiej strony. Po skręceniu ramy następnym krokiem jest zamocowanie sprężyn. W ten sposób. I to samo z drugiej strony. Następnie kluczem 13 skręcamy śruby. Śruby dokręcamy do oporu. I tak skręcony pług jest gotowy do zaczepienia w kładzie. Aby to zrobić, w pierwszej kolejności musimy zamontować mocowanie do kładu. Spełnia ono również funkcję osłony. Mocowanie pługa nie koliduje w normalnym użytkowaniu, więc nie musimy go demontować po odśnieżeniu. Pełną listę dopasowań znajdziecie na stronie RM Motors, a film instruktażowy montażu mocowania znajdziecie na naszym kanale YouTube. Pług jest zapinany do mocowania w ten sposób. Jak widzieliście, montaż jest dziecinnie prosty. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zakupu naszych produktów.